Cześć. Postanowiłem zrobić jeszcze jeden tutorial z naszą klasą koło, bo tutaj można wprowadzić jeszcze nowe, ciekawe rzeczy. Pierwsza to jest taka, że mamy tu zdefiniowane trzy konstruktory. Jeden konstruktor to jest bezparametrowy, drugi jest z jednym parametrem, trzeci z trzema parametrami. Mając taką sytuację, możemy te konstruktory zdefiniować w bardziej elegancki sposób. To znaczy w sposób stosując rekursję, czyli odwoływanie się do kolejnych konstruktorów. Robimy to w sposób następujący. Konstruktor, w którym mamy konstruktor, który przyjmuje dwa parametry: promień i jednostkę. Teraz możemy konstruktor przyjmujący jeden parametr zdefiniować w ten sposób, że wywołujemy konstruktor przyjmujący dwa parametry, ale za parametr jednostki podajemy mu jakąś nieznaczącą rzecz. Jak przywołujemy konstruktor, inny konstruktor przyjmujący więcej parametrów? Przywołujemy przy pomocy słówka this i podajemy mu w tym momencie r, a jako drugi parametr podamy mu cokolwiek, tylko nie km, bo oczywiście jak mu podamy km, to wtedy on przyjmie w kilometrach, więc na przykład piszemy coś. Wiemy, że jeżeli podamy słówko inne niż km, to nic się tutaj nie stanie, tylko nastąpi przypisanie promieni równa się r. Więc konstruktor przyjmujący jeden parametr możemy zdefiniować odwołując się do konstruktora przyjmującego dwa parametry, z tym, że jako drugie słówko podajemy coś nieznaczącego, tak żeby uzyskać taki efekt, jaki chcemy przy wywołaniu konstruktora jednoargumentowego. Teraz konstruktor bezargumentowy możemy analogicznie wywołać, przywołując konstruktor dwuargumentowy. Przepraszam, konstruktor jednoargumentowy. Przywołujemy konstruktor jednoargumentowy i podajemy mu wartość taką, jaką chcemy ustawić na defaultowo. Jeżeli tego nie zrozumiecie za pierwszym razem, to spróbujcie się temu przyjrzeć jeszcze raz, bo te tutoriale są trochę trudniejsze niż te, które były pierwsze. Niestety, no, żeby zrozumieć programowanie zorientowane obiektowo, trzeba to troszkę dać w głowie czasu na przetrawienie tych różnych spraw, także kilka razy do tego należy wracać, coś tam sobie przeczytać, coś obejrzeć w tutorialu i to się stopniowo wszystko poukłada. Więc tak, jeszcze raz, mamy te konstruktory wywołane rekursyjnie, albo mamy konstruktor z dwoma parametrami, które podajemy mu, albo jeżeli podajemy jeden parametr, to wywoływany jest konstruktor dwuparametrowy z tym naszym jednym parametrem i z słówkiem coś, które nic nie zmienia, albo jeżeli wywoływany jest konstruktor bezparametrowy, to tak naprawdę wywoływany jest nasz konstruktor jednoparametrowy, z tym, że jako ten parametr jest podawana defaultowa wartość 1.0. W ten sposób można zdefiniować kilka konstruktorów o wzrastającej liczbie parametrów, nie przepisując dużo kodu. Zaraz przekonamy się, jak to się może przydać. Teraz chciałbym Wam powiedzieć, że zmienne obiektowe możemy definiować również jako zmienne tablicowe. Pamiętacie, że w jednej z poprzednich lekcji ja pokazywałem Wam tablice liczb całkowitych czy liczb zmiennoprzecinkowych, ewentualnie łańcuchów znakowych, ale tablice mogą także zawierać zmienne obiektowe i tu już możliwości są nieograniczone. Możemy stworzyć na przykład tablicę kółek. Definiujemy ją w ten sposób, że podajemy nazwę klasy koło, znak tablicy, tak jak przy definicji tablic, teraz nazwę naszej zmiennej, operator new i znowu nazwę klasy koło i w nawiasie kwadratowym ile obiektów. Czyli w ten sposób tworzymy tablicę o nazwie kółka, zawierającej trzy zmienne. Zmienną z indeksem 0, 1, 2. Te zmienne musimy zainicjować, dlatego że to jest tylko utworzenie tablicy. W tej chwili jeszcze nie istnieją te obiekty. Musimy obiekty stworzyć, każdy obiekt osobno, albo w pętli, albo tak jak tutaj jeden po drugim. Czyli tworzymy obiekty za pomocą konstruktora new. I jak widzicie, obiekt o indeksie 0 stworzyłem za pomocą konstruktora domyślnego, obiekt o indeksie 1 przy pomocy konstruktora jednoparametrowego i obiekt o indeksie 2 przy pomocy konstruktora dwuparametrowego. Teraz tu zastosowałem pętlę extended for, czyli dla każdego obiektu x klasy koło, dwukropek, w tablicy kółka, drukuj. Promień koła wynosi x.getPromień koła,
bo x to jest teraz każdy z tych obiektów tablicy, prawda? X przyjmuje wartości kółka 0, kółka 1, kółka 2. To są te kolejne obiekty, czyli drukujemy x get promień koła, x oblicz obwód koła, x oblicz pole koła. I tutaj się go drukuje pusta linia. Zobaczmy, jaki jest efekt. Promień koła wynosi 1, obwód pole, promień koła nosi 3,5 obwód koła, a tutaj podaliśmy w kilometrach, prawda, 7 km, czyli 7000 i obwód i pole. Więc jest ok. Teraz wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy, żeby nasze koło zawierało taki parametr, który nazwiemy ID. Czyli, że każdy nowo tworzony obiekt ma unikalny numer. Możemy sobie zdefiniować taki parametr. Powiedzmy, że to będzie integer, private integer ID. Ale tu pojawia się problem. Bo jeżeli w programie będą tworzone kolejne obiekty, to skąd tak naprawdę kolejny obiekt ma wiedzieć, jaki ma mieć kolejny, następny numer? No nie może sprawdzać wszystkich innych obiektów, bo to byłoby trochę dziwne i kłopotliwe. Więc potrzebne jest takie pole, które jest wspólne dla całej klasy. Bo te pola, o których do tej pory mówiłem, mają taką właściwość, że każdy nowo tworzony obiekt ma swój zestaw pól, prawda? I wtedy jest to tak zwany stan tego obiektu, wartości wszystkich jego pól. Natomiast czasami potrzebujemy pól, które są wspólne dla całej klasy. Nie przynależą do żadnego obiektu, tylko są wspólne dla całej klasy, na przykład dla klasy koło. Moglibyśmy mieć takie pole, że nie wiem, koło, powiedzmy, określałoby kolor. Że wszystkie koła, które tworzymy, mają jakiś kolor, na przykład niebieski. Ale my stworzymy sobie pole, które nazwiemy NextID. I to pole będzie nam określało, jaki jest kolejny numer ID, który będą przyjmowały kolejne tworzone obiekty koła. Stworzymy sobie takie pole private static integer next ID. To static oznacza właśnie, że pole jest przynależy do klasy, a nie do obiektu. Tak więc nie możemy zainicjować pola next ID w każdym obiekcie różnego. Nie, może ono być tylko jedno w klasie koło. Czyli to pole ma taką postać koło.nextid, a nie dany obiekt klasy koło.nextid. Żeby zainicjować przy pierwszym wywołaniu, przy uruchomieniu programu to pole nextid, musimy sobie stworzyć pod koniec programu taki blok, który nazwiemy static. W tym bloku piszemy słówko static, otwieramy nawias klamrowy i piszemy nextid równa się, powiedzmy, 1. Niech pierwszy obiekt ma NextID równe 1. Teraz w konstruktorze musimy sobie inicjować przy utworzeniu każdego obiektu klasy koło jego ID. Jak to będzie wyglądać? W tym konstruktorze najbardziej ogólnym, dwuparametrowym, na samym początku napiszmy sobie, że ID równa się NextID, czyli zmienna ID nowo tworzonego obiektu koło będzie równała się wartości zmiennej statycznej NextID, po czym zmienną NextID inkrementujemy po to, żeby przyjęła nową wartość i teraz każdy nowo tworzony obiekt klasy koło będzie miał wyższy numer. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Zdefiniowaliśmy to raz w tym najbardziej ogólnym konstruktorze. I w przypadku wywołania konstruktorów mniej ogólnych, z jednym lub z zerem parametrów, oczywiście to automatycznie będzie wykonywane, bo one odwołują się rekursyjnie do tego najbardziej ogólnego konstruktora. Teraz, ta zmienna będzie już przy każdym wywołaniu tworzenia obiektu ustawiana, czyli obiekt kółka 0 będzie miał ID 1, ten będzie miał ID 2, ten ID 3. Ale żeby się o tym przekonać, musimy stworzyć odpowiednią metodę. Tworzymy metodę akcesora, czyli public integer get ID w ten sposób. I ta metoda będzie nam po prostu zwracała ID danego koła, danego obiektu koła. Więc tutaj możemy sobie dopisać jeszcze jeden system outprintline i napiszemy tutaj get ID. W tym momencie dla każdego obiektu będziemy mieli jego ID, promień, obwód i pole. Zobaczmy w tej chwili, czy to działa.
uruchomiłem sobie program, ja go trochę tu rozciągnę i zobaczmy, co mam. Przepraszam, oczywiście tutaj ID koła wynosi, nie promień koła wynosi. Zmieniłem tego po skopiowaniu. Jeszcze raz. ID koła pierwszego wynosi 1. Promień jest taki, jaki tam był zadany, defaultowy. ID koła drugiego wynosi 2, ID koła trzeciego wynosi 3 i tak dalej. Gdybyśmy w programie mieli kolejne utworzenie obiektów klasy koło, to oczywiście ich ID będą unikalne i będą kolejnymi liczbami naturalnymi, kolejnymi liczbami całkowitymi. Tak właśnie można wykorzystywać zmienne typu statycznego, bo my cały czas w tej zmiennej NextID przechowujemy wspólny dla całej klasy jakby licznik, który ulega inkrementacji przy tworzeniu każdego nowego obiektu. Także w tej lekcji dowiedzieliśmy się, jak konstruować eleganckie konstruktory, które odwołują się do siebie i nie trzeba tego kodu powtarzać, bo gdyby tak nie było, to musielibyśmy na przykład to powtarzać w kolejnych konstruktorach, a wywołując je rekursyjnie przy pomocy słówka this, nie musimy powtarzać tego kodu, tylko jest on w pełni zawarty tylko w najbardziej ogólnym konstruktorze, a reszta się do niego odwołuje. Dowiedzieliśmy się, jak rekursyjne konstruktory wywoływać i co to są pola statyczne i jak tych pól statycznych używać. Natomiast jeśli już mówimy o polach statycznych, to ja może wspomnę, że metoda main jest też statyczna, bo statyczny oznacza, tak jak mówiłem, odwołujący się do całej klasy, a nie do poszczególnych obiektów. I o ile pole statyczne jest polem wspólnym dla całej klasy, dla wszystkich obiektów danej klasy, czyli jakby pole statyczne może istnieć nawet kiedy nie istnieje jeszcze żaden obiekt danej klasy. Tak samo metody statyczne nie potrzebują do działania obiektów klasy. I dlatego metoda main jest metodą statyczną, dlatego że ona działa wtedy, kiedy jeszcze nie istnieje żaden obiekt, bo metoda main tworzy obiekty. Więc właśnie metody statyczne to są te metody, które nie potrzebują obiektów do działania. Metodami statycznymi są metody klasy math na przykład, te, które liczą nam potęgi, czy sinus, kosinus i eksponent, z tego typu funkcji, bo one nie potrzebują obiektów do działania, tylko przyjmują parametry jawne, te, które się w nawiasach podają. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego tutorialu. I oczywiście, jeżeli podoba Wam się kanał, to zasubskrybujcie go. Cześć!